Finalna walka to jest już zapowiedź właśnie tego pierwszego finału. Amerykanie na trzecim, Rosjanie na piątym, Włosi na czwartym, Australia na szóstym. To są te najmocniejsze zespoły. Czy będzie rekord świata? 6 rekordów świata już tutaj mamy. 4 w sztafetach, 2 indywidualne. Wczoraj Kirill Prygoda na 200 metrów w stylu klasycznym, a pierwszego dnia na 200 motylkowym Daiaseto. Gdyby nasza sztafeta tu wystartowała i była w finale na przykład, no byłby dość spory konflikt interesu dla Pawła Juraszka, który no, pływał i repasaż i musiałby teraz pływać w sztafecie, no, a później jeszcze finał ewentualny, więc może i dobrze, że akurat 4 po 50 Polacy nie startują tutaj. No i patrzymy, bo to już Niemcy, którzy wyjdą i staną na 8 torze. Kusz, Wirling, Klenz i Diner. Christian Diner doskonale nam znany z rywalizacji z Radkiem Kawęckim w stylu grzbietowym. Japończycy na torze pierwszym, a więc u góry ekranu. Nakamura, Matsui, Kawamoto, Seki. Białorusini, Pekarski, Curkin, Stasiłowicz i Maczekin. Na drugim torze Republika Południowej Afryki, kiedyś znakomita sztafeta zawodników z RPA na igrzyskach w Atenach, zdobyła złoto na 4x100 metrów w stylu dowolnym. Jest oczywiście Chad Lecros w tej sztafecie, jest Tendi, Erasmus i Kuzi. A teraz tor szósty. Australijczycy na pierwszą zmianę rzucają najmocniejszego, Camerona McEvoya, który tu indywidualnie jeden z lepszych czasów osiągnął. Jones, Bell, Townsend. Na torze trzecim Amerykanie. Dressel, Caleb rozpocznie. A potem Held, Conger, Chadwick. Dressel z najlepszym wynikiem indywidualnie do finału się dostał na 50 metrów, więc ta taktyka jest istotna. Oni wygrali w bardzo podobnym składzie z jedną zmianą. Tam był Pironi, a tutaj mamy Kongera, sztafeta 4x100 metrów. Rosjanie. Morozow, Siedow, Kuzmienko, Ryłow, a więc Ryłow, grzbiecista, który świetnie pływa i 200 grzbietem, i 50 grzbietem, o czym się też dzisiaj przekonamy, będzie kończył. Zacznie Władimir Morozow, to będzie walka. Morozow, Dressel, taki przedsmak finału indywidualnego. No i Włosi, oni uzyskali najlepszy wynik indywidualny. Condorelli, Vergani, Cazzeri i Miresi. Włosi podrażnieni troszkę, bo w sztafecie 4x100 metrów byli na medalowej pozycji i na ostatniej zmianie Brazylijczycy ich z tego podium zepchnęli. Tu Brazylijczyków nie ma, nie stanęli na starcie. Rekord świata należy do Rosjan. Rosjanie bronią też tytułu, bo jak mówiliśmy już o tym w pierwszym dniu mistrzostw, 5 męskich sztafet, 5 rosyjskich zwycięstw. Tak było 2 lata temu w Windsorze w Kanadzie. Tu faworytami chyba jednak są Amerykanie. Oni na razie wygrywają wszystko. Rekord świata Rosjan to minuta 22 sekundy i 60 setnych. Popatrzmy na to jeszcze raz w tej perspektywie. Japonia, RPA, Stany Zjednoczone, w środku Włochy, poniżej Włochów Rosja, Australia, Białoruś, Niemcy. W tym wyścigu zadecydują niuanse, ponieważ są to krótkie dystanse, a więc jakikolwiek błąd przy zmianie sztafetowej czy przy nawrocie już będzie decydowało kolejności. Na pewno różnice będą minimalne. I patrzmy na tor trzeci i piąty, bo tam walczą ze sobą Dressel, Caleb Dressel i Władimir Morozow. Kto z nich pierwszy? A tym razem Morozow o 20:39, 20:43 Dressel. Rosjanie, Amerykanie, tor trzeci i piąty. Teraz Siedow w rosyjskiej sztafecie, w amerykańskiej Ryan Held. Ale wydaje się, że Amerykanin lepiej tu sobie radzi. Stany Zjednoczone prowadzą tempo, jak Państwo widzą, lepszy od tempa na rekord świata. Trzecia zmiana. Konger w sztafecie Stanów Zjednoczonych, Kuzmienko w sztafecie rosyjskiej. A kto walczy o trzecią pozycję? Włosi z Australijczykami. I już za chwilę końcówka tej zmiany. To już za chwilę ostatnia zmiana, ależ to jest niesamowita walka. Stany Zjednoczone, Rosja, Włosi. Amerykanie ruszają o ponad pół sekundy. Chadwick w sztafecie amerykańskiej, za to w sztafecie rosyjskiej Ryłow. Ryłow bardzo blisko, walka, trzeci, piąty tor, Amerykanie czy Rosjanie, blisko jest Ryłow, blisko Amerykanina, mogą jeszcze dojść, ale chyba się obroni, obroni się i obronił się rzeczywiście Michael Chadwick, Włosi na trzecim miejscu, a zatem podium
chyba zgodnie z przewidywaniami jeszcze powinniśmy tylko zobaczyć rekord świata. Padł poprawiony o 0,8 sekundy z minuta 22,60 na minuta 21 sekund 80 setnych. A zatem mieliśmy szóstą sztafetę, siódmą już sztafetę i piąty rekord świata został ustanowiony. Amerykanie wygrali na drugiej zmianie sztafetowej, gdzie płynął Held. Popłynął 20 sekund, 25 setnych. Jak pamiętasz, było 4 setne po pierwszej zmianie, a po drugiej było ponad pół sekundy. To ten zawodnik zadecydował o tym, że Amerykanie wygrali. No ciekawy jestem, bo tak, Morozow na swojej zmianie 20:39, Dressel 20:43. Dressel wczoraj płynąc w sztafecie zmiennej, mixtowej, dowolnej mixtowej, przepraszam, popłynął z lotnego startu 20 sekund i 9 setnych. No, więc tutaj nie da się tego porównać, bo startował na pierwszej zmianie. Ale zobacz, 20:25 to jest, Ryłow popłynął 20:37, też bardzo dobrze. Ale to są 20, to są dwa wyniki najlepsze w tym wyścigu. No ale tutaj ten Ryan Held na drugiej zmianie niesamowicie. Niesamowity Held 20:25. Amerykanie zatem wygrywają wszystko w sztafetach, bo tak jak mówiłem, to była raz, dwa, trzy, cztery, szósta sztafeta, szóste złoto dla Stanów Zjednoczonych, w ogóle dziesiąte złoto dla Stanów Zjednoczonych. Obydwie sztafety, zarówno amerykańska, jak i rosyjska, popłynęły szybciej od poprzedniego rekordu świata, a i trzecia sztafeta włoska osiągnęła znakomity wynik. A ponieważ czekają nas tutaj dzisiaj no, bardzo atrakcyjne finały, między innymi właśnie 50 dowolnym, a więc jeszcze raz Caleb Dressel kontra Morozow. Tych mistrzostw, jednak porażka dla Caleba Dressela, dla którego to był taki prestiżowy